Mówi się Jacek Sobala, witam w szybkich mediach. Jest środa, 27 grudnia, ja mam plus jeden za oknem, no ale odczucie jest takie, że no właśnie, że minus. No tak jest. 22:26, tego nie powiedziałam. Bardzo proszę. Kochani, prawda to jest taka, że ja to w ogóle już miałem nadzieję, że jak oni zlikwidowali to TVP, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową, to mówi się też. To się okazało, że no takie mam szczęście właśnie. I bardzo Państwa przepraszam, że tak jest, no ale co zrobić? Co tam ja? Spółka Polskie Nagrania. To jest najstarsza polska firma fonograficzna, należąca do Skarbu Państwa. W kwietniu 2013 roku została postawiona przez sąd w stan upadłości. Dwa lata później, w 2015, odsprzedana przez rząd Tuska ówczesny, ten rząd Platformy PSL-u, za 8 milionów złotych. Sprzedali to Warner Music Poland. Katalog polskich nagrań zawierał muzykę popularną, rockową, ludową, klasyczną, jazzową, regularnie rejestrowaną od lat 50. Są to nagrania m.in. Czesława Niemena, Marka Grechuty, Ireny Santor, Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Penderyckiego, Wojciecha Kilara. Zbiór zawierał także nagrania konkursów pianistycznych imienia Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, polskich kompozytorów współczesnych, rejestrację nagrań w studio Polski Jazz, nagrania Jeremiego Przybory, Jerzego Wasowskiego. Oni już za sprzedaż takich skarbów powinni, no jesteśmy po 22, ale mimo wszystko się powstrzymam, robić w pasiak to, co Państwo wiedzą. No a dzisiaj ogłosili, że oni stawiają w stan upadłości TVP, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową, nie będą odbudowywać Pałacu Saskiego. Wiesz co, Tusku? Ty się zacznij oglądać za siebie, bo ta sprawiedliwość moim zdaniem to ona już po ciebie idzie. Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale tak jest. Dzisiaj podczas tej konferencji prasowej, bo miał taką, Chyżeruj powiedział, proszę Państwa, że prezydenckie weto ustawy okołobudżetowej, która pozbawia publiczne media finansowania z obligacji skarbowych, każe podjąć stosowne decyzje ministrowi kultury. No i minister kultury podjął te stosowne decyzje. Ja wiem, no, będzie się zwalać na prezydenta. Tusk się będzie zasłaniał jak zawsze, że on nie, tego nie podpisał, to Sienkiewicz. Tak? No ale my to znamy i wiemy, jak sobie z tym poradzić. Ja miałem dzisiaj taki plan, że pokażę Państwu pewien film. To jest taki film, który nagrali zamiast oświadczenia dziennikarze telewizji polskiej, no ci wyrzuceni dziennikarze, znaczy wyrzuceni, no on próbuje ich wyrzucić, a oni się nie dają. Oni nagrali taki film, który zamieścili na platformie X, czyli na tym dawnym Twitterze. Ja pół dnia ze sobą walczyłem, czy to pokazać, czy tego nie pokazywać. W końcu podjąłem taką męską decyzję, że no bo chodziło o to, czy to ciąć, czy nie, bo to ma kilkanaście minut, no prawie 15 minut, że ja to Państwu pokażę, ale nie dzisiaj. Kochani, nie dzisiaj. Może my to jutro wyemitujemy. Tam między innymi pani Edyta Lewandowska, no, parę innych koleżanek, kolegów mówi o tym, jak to wszystko wyglądało i co oni czują w związku z tym, co się wydarzyło. Myślę, że my jesteśmy im winni, no a gdzie to Państwu pokażą, jak nie tutaj. Żeby im udostępnić tę możliwość nawiązania takiej relacji z Państwem. Jest z nami, a pani Hania Zostrutka jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, cały personel, wszystkich przyjaciół z Republiki. I przede wszystkim jestem z wami i myślę, że wszyscy słuchacze, którzy w tej chwili, można powiedzieć, przenieśli się do Republiki, wspierają was i trzymajcie się, moi kochani. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zaczął pan, panie Jacku, na temat Tuska. Ja wytrzymałam chyba tylko 5 minut tej konferencji,
tego człowieka się nie da słuchać. On takie rzeczy opowiada, taką ma zdolność odwracania wszystkiego w drugą stronę, że to aż głowa boli. Teraz to wymyślił, że zamiast na telewizji to uderza w dzieci, że na onkologię pieniążki pójdą. No ja myślę, że onkologia to zobaczy te pieniądze tak jak własne ucho bez lusterka. Ale to jest inna sprawa. On zrobił jeden błąd. On zaczął z dziennikarzami, a dziennikarze z nim skończą. Także niech on się tam mocno nie cieszy. A taka druga uwaga to jest, mówię... Mnie tam, przepraszam, jednej rzeczy mi tam brakowało podczas tej dzisiejszej konferencji, bo ci dziennikarze zadawali takie pytania Tuskowi, o jakie właśnie jemu chodziło, ale jednego moim zdaniem nie zadali. Mianowicie, dlaczego kelnerzy w niektórych restauracjach tak długo trzeba czekać, żeby przynieśli obiad? Bo przecież głodne dzieci siedzą przy stole i czekają. I co rząd zamierza z tym zrobić? Takiego pytania mi tam brakowało na tej konferencji, ale ja myślę, że to jest kwestia czasu na następnej, takie zadadzą. Tak, więcej będzie takich pytań. I teraz mówię, młodość spieprzył mi Jaruzelski, a starość Tusk. Tusk, ja ci tego nie daruję. Przy najbliższej okazji dostaniesz ode mnie nagrodę, bo to się należy, tobie nagroda. A tak swoją drogą, to proszę państwa, najwyższy czas się zorganizować i rzeczywiście ruszyć w obronie własnych, dobrze pojętych interesów. Przecież to jest człowiek, który normalnie wkłada całemu narodowi głowę w pętlę i tylko czeka, żeby kopnąć ten stołek nam jako Polsce spod nóg. No przecież nie będziemy tak czekać z opuszczonymi rękami, jak on niszczy i demontuje nam kraj na naszych oczach. Przecież to wszystko, co robi, to jest to przecież naprawdę ślepy by to zauważył, że to, co on wyrabia, to w tej chwili Polak przy zdrowych zmysłach tego by nie zrobił. To tylko może zrobić zdrajca, zaprzaniec, który jest na usługach obcego państwa bądź obcych państw i obce interesy. Krzyżak, pani Haniu, Krzyżak to może zrobić, to Sienkiewicz opisał, ale nie ten Sienkiewicz, to trochę inny Sienkiewicz. Właśnie, tak. Właśnie, a ten Sienkiewicz, który to opisywał, czyli Henryk, i który dostał od Polaków, został uhonorowany jeszcze ze swojego życia za tą trylogię, za jak gdyby wspieranie naszego patosu. Ale tego Sienkiewicza, Bartłomieja też Polacy uhonorują. To kwestia czasu, naprawdę, spokojnie. Tak, uhonorujemy go, bo jemu się należy to uhonorowanie. Odpowiednia cela już tam czeka, nie tylko dla niego. W każdym bądź razie ci ludzie powinni naprawdę zniknąć i to jak najszybciej z naszego życia, z tego tytułu, że oni naprawdę nas demontują. No przecież ogłosił likwidację telewizji, no już jeden zlikwidował stocznię, prawda? To jest coś niesamowitego. Ja tylko właśnie bardzo się dziwię. Myślę, że już wielu ludziom łuski z oczu spadły. Szkoda, że tak późno. Kogo tak naprawdę wybrali? Bo przecież no, to tak samo jakby kury na sejmiku wybrały sobie na swojego, można powiedzieć, stróża lisa i wpuściły go do swojego kurnika. To właśnie zostało u nas zrobione 15 października. Nie wiem, część ludzi to w jakimś amoku chyba była, nie wiem na czym jechali i o czym myśleli, jak poszli na to. Na ośmiu gwiazdkach jechali. Na ośmiu gwiazdkach, naprawdę. Tak. Nie, to wiemy. Mnie się tylko jedna rzecz nie podoba z tego wszystkiego, co pani powiedziała i ja się z tym nie zgadzam. Pani mówiła, że na starość i tak dalej, że o sobie tak pani mówiła. Pani Haniu, pani Haniu, naprawdę, spokojnie. No, wszyscy jesteśmy ja myślę, tym samym. że jeszcze to się wszystko wyprostuje. Myślę, że oczywiście, że tak. Zbierzemy się i policzymy 11. Oby nie było za późno tego 11, bo on wiele decyzji może takich podjąć, że gdzie trudno będzie później to cofnąć. Nie, to za późno to już jest dla niego. Dobra, pozdrawiam serdecznie, kłaniam się, dajmy szansę też innym. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo to też umknie mi i przepraszam najmocniej, ale to wszystko się tak, sytuacja jest dynamiczna, to wszystko się tak szybko zmienia, że to jutro już może się okazać, że
że ja to bym musiał jakoś inaczej formułować. Oczywiście, że ja uważam, że Rada Mediów Narodowych popełniła błąd z tym desygnowaniem redaktora Michała Adamczyka na stanowisko prezesa TVP. To bez sensu jest, absolutnie. Powinna sięgnąć Rada Mediów Narodowych po jakiś taki bezstronny, obiektywny, powszechnie szanowany autorytet. Na przykład, nie wiem, po panią Ewę Łętowską, albo właśnie o, akurat dzisiaj mamy taki dzień, środa, po panią profesor Magdalenę Środę, no po kogoś takiego, po kogoś, kto jest no poza jakimkolwiek, jakby to powiedzieć, sporem, tak? Wśród polityków my mamy bardzo mało takich autorytetów. Jest Bolek, jest Tusk, jest Sikorski, Cimoszewicz, ja nie wiem kto jeszcze. Wśród polityków mamy mało, generalnie mamy bardzo mało, ale czy profesor Łętowska albo pani profesor Magdalena Środa nie byłyby lepszymi kandydatkami na to stanowisko nowego prezesa TVP? Być może oni jutro ten błąd naprawią, no bo to jest tak, że nie wiem, czy państwo zauważyli, że codziennie jest nowy prezes telewizji. Być może będzie na przykład środa, ale środa w czwartek to nie to samo, co środa w środę. No nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Tam dzisiaj, o czym też chciałbym wspomnieć, bo uważam, że takie rzeczy trzeba sobie mówić wprost. Tam dzisiaj, proszę państwa, doszło do następującego skandalu. Makao i pomakale. Andrzej Duda może się nauczy, że jak się sika przy wiecznej pogodzie, to nie na wieczną. Tak brzmi wpis na oficjalnym profilu, na oficjalnej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym serwisie X, czyli na tym dawnym Twitterze. Taki wpis został opublikowany na oficjalnym profilu ministerstwa. Na czele tego ministerstwa stoi pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. No, przepraszam, że to powiem, bo nie chodzi o to, żeby jej wyrzucać wiek, ale ona naprawdę już nie jest podlotkiem. Ona za 24 dni skończy 40 lat, czyli to jest tak, że no, teoretycznie duża dziewczynka, ona powinna rozumieć jakieś zasady elementarnej kindersztuby. No, przy okazji pani doktor nauk humanistycznych, pedagożka, jak oni mówią, i filozofka, tak? Ten wpis wywołał oczywiście w internecie odpowiednią reakcję. Szanowna pani minister Aga Bąk, proszę publicznie poinformować, co za hołota prowadzi w pani imieniu oficjalny rządowy profil atakujący wulgarnie głowę państwa. Czy ten przedstawiciel antykultury i zdziczenia został zatrudniony przez panią 13 grudnia 2023 roku? Tak pyta na przykład pan poseł Jerzy Polaczek. Kiedy zatrudniasz hejterów internetowych w ministerstwie i zapominają się przelogować, napisał Mariusz Kałużny, poseł suwerennej Polski. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi do Ministerstwa Kultury. Następnym razem trzeba sprawdzić 5 razy, czy na pewno się jest na troll koncie. Tak stwierdził dziennikarz Bartłomiej Wybartowicz. No i tak dalej, i tak dalej. No nie będę tego wszystkiego państwu cytował, nie o to chodzi. Natomiast zwracam uwagę na to, że to jest oficjalny wpis na oficjalnym profilu. To tak się odbywa teraz ten polityczny dialog tej elity. Państwo pamiętają o tym, jak oni opowiadali o języku nienawiści i tak dalej, tak? No właśnie, no to taka jest reakcja światłej pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, no bo to ona bierze za to odpowiedzialność, że coś takiego się ukazuje na stronach tego ministerstwa, na czele którego ona stoi. Ja mam telekino jedną prośbę, pytanie do was, bo my tak zaczęliśmy z głupia fran, trochę z partyzanta. Czy są jakieś reklamy, że mam jakiś blok reklam zapowiedzieć, pamiętać o tym, czy nie? A nie, już mam tak. Nie, nie, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Już wiem, że do rana, do programu jedziemy pana redaktora Michała Rachonia, gramy bez przerw. Nie, żartowałem, spokojnie, aż tak, że nie będzie. Jakie są, proszę państwa, opinie
po tej decyzji Bartłomieja Sienkiewicza. Zaraz Państwu powiem. Pani Beata, skąd? Z Olsztyna? Dobry wieczór. Dobry, tak. Dobry wieczór. A to chyba Halo? Nie mieliśmy przyjemności. Tak, dobry wieczór, dobry wieczór. Nie, muszę powiedzieć, że udało mi się dodzwonić pierwszy raz. A więcej ja słucham Was właśnie przez wszystkie wydarzenia i wyłączenie mediów publicznych. Bardzo mi miło, Pani Beato, proszę mówić. Zostanę już słuchaczem wiernym, widzę. Dziękujemy. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, że mam 49 lat i gdy wychodziłam na rynek pracy w 2000 roku po studiach, chciałam powiedzieć, że nie rozumiałam wiele z tego, co o nas otaczało, naszej rzeczywistości. Nie rozumiałam, co robiono naszemu pokoleniu, w sensie, że nie czułam się Polką. Nie chciałam mieszkać w Polsce, nienawidziłam Polski. Było tu taki klimat i wszystko było tak zrobione, żebyśmy byli obywatelami trzeciej kategorii, nie byli Polakami, nie czuli się Polakami. I dopiero w 2015 roku, jak nastały rządy prawicy, zaczęłam rozumieć, co to jest Polska, co to jest Polska, która dba o obywatela, która dba o rodziny, o dzieci. Ja wiem, że rządy różne popełniają błędy, gdzieś coś, ktoś źle zrobi, kto się nie myli, ten się nie myli, kto nic nie robi, tak? Ale wydaje mi się, że powinniśmy mieć rządy, które myślą w kategoriach państwa i narodu. Nieważne jest potknięcia, które są po drodze, ale dbanie o Polaków, pokazanie im, co to jest Polska i polskość, tak jak mi pokazano i jak ja to zrozumiałam. I nie wyobrażam sobie, jak kiedyś chciałam wyjechać, teraz wyjechać gdziekolwiek. Chcę walczyć, chcę być 11 stycznia w Warszawie. I jeszcze chciałam jedno tylko powiedzieć, że mieszkam w Olsztynie, gdzie jest bardzo duży hejt na ludzi, którzy myślą tak jak ja, tak? Którzy jakoś tam się obudzili i zobaczyli, co robiono do tej pory, jak próbowano nas wynaradawiać cały czas. Dopiero odzyskaliśmy niepodległość, uważam ja. Ja przejrzałam na oczy i zobaczyłam, co się dzieje po 2015 roku. Ale jest wielu ludzi, którzy jest pełnych nienawiści do tej naszej jeszcze polskości, nierozumiejących, co nam robiono, nierozumiejących, co im robią do tej pory. Ja na przykład chcę być 11 listopada i muszę znaleźć w pracy, bo ja nie mogę powiedzieć, jakie są moje poglądy u mnie w pracy, bo jest taki hejt i stracę tą pracę, a ogólnie atmosfera jest dobra, praca jest dobra, jestem księgową. I stracę tą pracę, jak powiem, podejrzewam, bo to jest mała firma, podejrzewam, że będę musiała odejść, gdy powiem, że mam prawicowe poglądy. I na przykład 11 lipca, teraz stycznia będę, ale muszę wymyślić jakiś powód, okłamać ich, wszystkich moich znajomych, żeby stawić się w Warszawie, tak? Ale będę, bo czuję się Polką. A czuję się Polką po 2015 roku dopiero. I to jest bardzo smutne. Jak zwijano państwo, jak nas wynaradowiano. A to, co odzyskujemy, to odzyskujemy dzięki państwa też telewizji. Bardzo uprzejmie dziękuję, pani Beato. Wie pani co? To są mądre i piękne słowa. Ja mam ochotę powiedzieć w związku z tym, że pani z tego Olsztyna, że taką radę do chłopaków, że jak dziewczyna to z Olsztyna, z tym pretekstem do tego wyjazdu do Warszawy, to niech pani powie, że jedzie pani na zawody sportowe. Tak, bo chce pani wystartować w olimpiadzie, tylko to na razie musi być tajemnica, bo nie chce pani zapeszać. Jak się uda, to pani wszystko im opowie ze szczegółami, a jakby się nie udało, no to po co o tym gadać, prawda? Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Bardzo wielu ludzi jest w takiej sytuacji, jak pani nam to przedstawiła. Ja dużo z ludźmi gadam i stąd wiem, że no tak mają właśnie, że boją się przyznać do tego, że właśnie takie mają poglądy.
Dlaczego? Dlatego, że to już milion razy tutaj też omawialiśmy. No to z rozmaitych badań wynika, że ci, którzy oglądali TVP Info zlikwidować, to oglądali też TVN, natomiast tamci z tamtej bańki, ci, którzy oglądali TVN, to w życiu nie popatrzyli na to TVP Info, bo taka była u nich nienawiść i tak dalej. I to jest tak, że przyznać się do tego, to jest pewnego rodzaju akt odwagi. Nie wiem, czy potrzebny i konieczny w tej sytuacji. Natomiast to, że pani w ogóle zamierza tutaj przyjechać tego 11, żeby zademonstrować temu chyżemu rojowi, że my się go nie boimy i że nas jest naprawdę całkiem dużo, bo tak jest. Przecież to PiS wygrało te wybory, a nie Platforma Obywatelska. To fantastyczna sprawa i to bardzo dobra wiadomość. Powiedziałem państwu, że zacytuję kilka opinii na temat tej decyzji Sienkiewicza. Marcin Mastalerek napisał coś takiego. Decyzja ministra Sienkiewicza o postawieniu w stan likwidacji TVP Polskiego Radia i PAP to przyznanie się do porażki przez większość rządową. Blitzkrieg się nie udał. Minister Sienkiewicz zachowuje się jak typowy agresor. Najpierw brutalnie napadł, a teraz wobec skutecznego oporu straszy, że wysadzi wszystko w powietrze. Pierwszy raz w historii polskich mediów ktoś zdecydował się na taki krok. To dowód na kompletną bezsilność władzy, która nie znalazła żadnego legalnego sposobu na zmiany władz w tych spółkach. Dlatego wybrali wariant likwidacji, który był jednym z pierwotnych pomysłów koalicji rządowej, wielokrotnie opisywanym w mediach. Na naszej antenie, na antenie Telewizji Republika, dr Jolanta Hajdasz, szefowa Centrum Intelektu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, powiedziała między innymi, że to szokująca, skandaliczna, bezprawna decyzja oraz działanie na szkodę tych trzech spółek, ale też szkodę nas wszystkich. To są wielkie firmy, które nie tylko dostarczają informacje, z czym od tygodnia mamy problem, ale mają także ogromne zasoby archiwalne, tak cenne, że trudno byłoby komukolwiek je oszacować. Jeżeli Polska jest państwem demokratycznym, państwem prawa, to nie można wyrażać zgody na takie rzeczy. Jaki jest sens stawiania w stan likwidacji? Czy chodzi o to, by nielegalnie przejąć zarządy tych spółek? Nie jestem w stanie tego traktować poważnie. To kabaret, który nam się przedstawia. Poseł Janusz Kowalski. Bartłomiej Sienkiewicz już wie, że w KRS-ie nie zarejestruje nielegalnych władz spółek medialnych. Sienkiewicz wie, że przegrał, dlatego panicznie szuka ucieczki przed prokuratorem. Poza tym w mojej ocenie spółki utworzone ustawowo można zlikwidować tylko ustawą. Samuel Pereira. Uzurpatorzy próbują teraz ominąć KRS, ale odpowiedzialni za zamach na media publiczne i tak w końcu za swoje działania odpowiedzą. Jacek Liziniewicz. Wygaszanie państwa. Prezent dla konkurencji w postaci kilkuset milionów złotych z reklam. Kosma Złotowski. Ostrzegaliśmy jako PiS, że Donald Tusk ma do zaoferowania tylko zwijanie Polski. Dzisiaj ten proces oficjalnie się rozpoczął. Najpierw do likwidacji idą media publiczne, później przyjdzie czas na inne państwowe firmy, których sukcesy przez lata wywoływały furię w Platformie. Znowu zostawią po sobie tylko kamieni kupę. Radosław Fogiel. Skoro próba nielegalnego siłowego przejęcia mediów nie idzie zgodnie z planem, to spróbujmy je zlikwidować. Po nas choćby potop. Łukasz Schreiber. Najpierw bezprawne przejęcie, a teraz operacja likwidacja. Rozumiem, że zachwyt większości. No bo tak jest, bo to właśnie tego typu działania wywołują takie reakcje. Wystarczy włączyć na chwilę tę całą dobę, żeby się przekonać, że tak właśnie jest. Paweł Jabłoński. Ucieczka z jednego złamania prawa w kolejne. Najpierw nielegalne próby zmiany składu organów spółek, a przy tym poważne podejrzenie poświadczenia nieprawdy w aktach notarialnych. Teraz, gdy się wydało bezprawna próba likwidacji spółek, których istnieje, to obowiązek ustawowy. Większość rządowa ma prawo zmian instytucji państwa, ale zgodnie z prawem. Jeśli nie podobają się wam przepisy ustaw, zmieńcie je i przestańcie łamać obowiązujące prawo. Maciej Świlski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Decyzja o postawieniu w stan likwidacji mediów publicznych jest działaniem na szkodę spółek, zniszczeniem ich pozycji rynkowej oraz zniszczeniem dorobku kulturowego Polski. Rodzą się pytania. Pierwsze, komu zostanie zbyty majątek likwidowanych spółek? Drugie, kto będzie włodarzem niematerialnych praw majątkowych? Chodzi tu na przykład o licencje na seriale i filmy polskie. Trzecie, co z systemami infrastruktury krytycznej, systemami emisyjnymi?
będącymi częścią systemu bezpieczeństwa państwa. Komu zostaną zbyte? Ruskim, odpowiadam. Pragnę oświadczyć, że uważam tę decyzję za całkowicie bezprawną, ponieważ minister kultury nie ma prawa likwidować spółek, które podlegają własnym ustawom lex specialis. Tam się na tej konferencji prasowej, o której między innymi pani Hania Zostrówka wspominała, ten Chyży Rój, którego ze względów estetycznych nie będziemy państwu pokazywać dzisiaj, bardzo uprzejmie o to proszę, żeby to nikomu nawet do głowy nie przyszło. Powiedział coś takiego, taką frazę sobie wynotowałem. Chcemy, żeby to prokuratura rozstrzygnęła, kto używał tam przemocy. No chodzi o to, że tam w tych mediach podczas tej interwencji kto używał przemocy. No jak to kto używał przemocy? Przecież cała Polska widziała, że Kaczor dyktator wykręcał ręce temu panu mecenasowi z tą grzywką taką zaczesaną do góry, popychał tego drugiego łysola i tak dalej. Nie, nie, proszę państwa, nie można dopuścić do tego, żeby Kamiński i Wąsik byli pod celą sami. Dlatego Tusk zapowiedział, że będziemy uchylać te immunitety i tak dalej. Żeby tam stworzyć no, jak najlepsze warunki do odbywania kary dla tych pisowców, no tak żeby oni byli w tym swoim sosie i telemingi się cieszą. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo tam, że posłów wsadzą, to nic. Za przeproszeniem, no jesteśmy po 22. Członek Rady Mediów Narodowych, pan Marek Rutka, członek wskazany przez Lewicę, na antenie Polsatu News zapowiedział, że ci dziennikarze, to oni też odpowiedzą karnie za to wszystko i że oni też będą siedzieć na Terachonie i inne. Tak, także się ciekawe bardzo zapowiada. Ja nie wiem, czy tam się nie zgłosić na ochotnika, bo tam może być bardzo fajnie. W tym takim areszcie, gdzie oni ich w końcu umieszczą. Telekino, czy wy do mnie mówicie, że ja już mogę się z państwem, tak? Dobrze rozumiem. To ja bardzo uprzejmie państwu dziękuję za to dzisiejsze niezaplanowane spotkanie. Zapraszam serdecznie na jutro. Proszę na siebie uważać. Miłego wieczoru z Republiką życzę.